To my, Peri i Winka. Zapraszamy na nasz pilotażowy odcinek Kupy Chrustu. Kupy Chrustu. Czego dotyczy nasza rewolucja? I co cię najbardziej w tym kręci? No, co cię cieszy najbardziej? Dzielenie się doświadczeniem, odkryciami. To, że jesteśmy tymi osobami, którymi jesteśmy obecnie, to jest okupione wieloma doświadczeniami ciężkimi. I fajnie jest mieć świadomość, że dzielimy się tym tak po prostu i ktoś nie będzie musiał wyważać tych samych drzwi, które my wyważyłyśmy. A warto się tym dzielić, ponieważ ja uważam siebie obecnie za osobę szczęśliwą. Tak po prostu. Zaznaczę, że nie należę do osób, które są mega bogate. Nie należę do grona osób sławnych. Ogólnie chyba zaprzeczam wszystkim teoriom szczęścia, które nam wtyka do głowy kultura masowa. Natomiast niesamowite jest to, że przez lata błąkania się w ciemności, pokonywaniu różnych przeszkód, nagle odkrywam, że istnieje coś takiego jak szczęście i to wcale nie jest utopia, a jest to dostępne na wyciągnięcie ręki. Tak po prostu. I to mnie kręci, że mogę się podzielić, bo ja ogólnie lubię się dzielić dobrą energią. Ale też jeszcze zaznaczę, że mi też wielokrotnie ludzie pomogli w życiu. To była taka bezinteresowna pomoc. W ogóle trzeba by zacząć od tego, że Kupa Chrustu powstała również z naszej wspólnej pasji, jaką jest metafizyka i filozofia. Metafizykę się studiuje na Wydziale Filozofii i jest uznana za filozofię spekulatywną. Tam, gdzie nauka nie sięga, to się zaczynają spekulacje, a potem czas pokazuje, no więc kiedyś tam w starożytnych czasach sobie filozofowali, tak? Czy Ziemia jest płaska, czy może okrągła? I wszystkich bulwersował taki koncept, jak to okrągła. Tam są drzwi do nowych odkryć. I przyszedł tak zwany ekspert. Ekspercie, kim jesteś? Ekspert jest lekarzem specjalizującym się aktualnie w dziedzinie psychiatrii. Ale chcę powiedzieć parę słów o tym, co to znaczy norma, co to znaczy normalny. Ja zawsze powtarzam, że normalny to znaczy najczęściej występujący w danym środowisku, w danym społeczeństwie, statystycznie najpopularniejszy. Bazujemy na tym, co powszechne. Każda sprawa, każde zachowanie, które jest inne, które jest niecodzienne, traktujemy jako dziwne, nienormalne, budzące niepokój. A dziwne to jeszcze w historii ludzkości taka jest tradycja, że się boimy wszystkiego, co jest inne, nieznane, dziwne. Dziwne albo czego nie rozumiemy. Zazwyczaj reagujemy na czarno. Taka tradycja na tej planecie. Ja sobie czasami lubię myśleć, że w tym, co już znam, nie czeka mnie nic nowego. I dlatego to nieznane jest ciekawe. Nawet sama nazwa occult studies to znaczy studiowanie tego, co ukryte. I teraz tak, ukryte i schowane może być albo straszne i na nas czyhać, jakiś potwór, albo może być na przykład to coś bardzo miłego, typu skarb, ukryty skarb. Zastanawiałam się nad tym, jak przełamać lęk przed nieznanym. Jak nie nastawiać się z góry, że to, co nieznane, jest niedobre, niebezpieczne, zepchnie nas gdzieś do przepaści i po prostu zginiemy. Ja to osądzam swoją intuicją. W momencie, kiedy napotykam coś, co powoduje u mnie lęk, to tam nie idę.
To jest taka atawistyczna umiejętność człowieka, że jak się boi, to prawdopodobnie go to przed czymś ostrzega. Albo jest na to po prostu jeszcze nie gotowy, albo nie powinno go tam być. Ale jak się gdzieś boję, to tam nie idę. Natomiast te różne tajemnicze sprawy, niektóre są niesamowicie fascynujące. I w momencie, kiedy reaguję na to jakimś takim entuzjazmem, zakochaniem i chęcią poznania, co dalej, to znaczy, że się nie boję, to znaczy, że tam mogę iść. Chciałam dodać, że niektórzy boją się zmian, ale nawet tych zmian, które w dalszej perspektywie okażą się dobre, albo boją się oczekiwanych sukcesów, po prostu czegoś nowego, magicznego, niespodziewanego, to też budzi lęk. Albo żeby sobie zadać trud i zredefiniować pojęcie sukcesu, to też budzi lęk, bo może się okazać, żeśmy gonili nie tego króliczka. O lękach i o tym, jak pokonać swoje demony, będziemy rozmawiać w następnych odcinkach Kupy Chrustu. To jest nasz pierwszy vlog życiowy. Bardzo się staramy uporządkować pewne fakty. Tego jest całe mnóstwo i każdy z nas wychowany w jakimś społeczeństwie potrzebuje w pewnym momencie zadać sobie kilka kluczowych pytań. Przy czym zaznaczamy, że każdy z nas prawdopodobnie uzyska inną odpowiedź. A tematy, które będziemy poruszać, to między innymi na przykład różnorodność na pewno. Co jeszcze dotyczy każdego bytu? O co chodzi z tą sztuką? Dlaczego jest potrzebna? Czym jest bezpieczeństwo? Dlaczego zakochujemy się w konkretnych osobach? Dlaczego związki nie wypalają? Co to znaczy, że mam dom? Życiowe lekcje. Dlaczego pewne sytuacje cały czas nam się przydarzają? Dzień ślistaka. Co zrobić z uczuciem porażki? Kobieca przyjaźń, kobieta dzika. Co zrobić, żeby pokonać demony, które nas nękają w snach i na jawie? Czym jest bogactwo? Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Jak działa ludzki umysł? Czy związki muszą być konwencjonalne? Reinkarnacja, jako koncept, w który wierzy większość chyba, tak? Na naszej kuli ziemskiej. No chyba większość wierzy. Czym jest czas? Fakty i mity. I że w zasadzie fakty to głównie są opinie, a nie fakty. Jak działa nasz autopilot? Co to w ogóle jest? Co mamy tutaj w naszej psychice nakładzione? I kto tam to nakładł? Właśnie. I co zrobić, żeby zresetować? Czemu we wszystkich religiach ludzie spotykają się w wyznaczonym miejscu i czasie dość regularnie? Czemu wszyscy śpiewają? Czemu wszyscy odmawiają wcześniej ustalone wiersze? Będziemy mówić o archetypach. A o rytuałach? O, oczywiście, że o rytuałach powiemy co nieco. Rytuały, czyli święta? Oczywiście są nieuniknione, wpisane w naszą naturę. Po prostu o rytuałach indywidualnych ludzie wykonują, takich, których nie znajdziemy w żadnym kalendarzu. Rękodzieło i energia włożona w martwe, teoretycznie, przedmioty. I czy na pewno są martwe? Rewolucja jako przemiana, jako transformacja. Ta rewolucja odbywa się wewnątrz. Nas, ludzi. W brzuszku? Rewolucja odbywa się nie w świetle reflektorów. Odbywa się, jak ktoś siedzi po nocy z YouTube'em pod kołdrą i się zaczyna zastanawiać trochę nad swoją rzeczywistością. Środowisko, w którym żyjemy, obfituje w nienaturalnie wielką ilość bodźców. Rozwój technologii, przemiany społeczne przebiegają najszybciej w historii ludzkości. Fizycznie nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Ewolucyjnie nasze ciała nadal reagują w sposób atawistyczny, czyli tak jak kiedyś u człowieka pierwotnego. Stąd wieczny stres, choroby, poczucie braku sensu, który doskwiera ludziom w coraz młodszym wieku. W czasie, gdy mamy dostęp do wszystkiego, najbardziej brakuje nam tego czegoś. Nie wiem. Bez rewolucji nie ma ewolucji. Jest to rewolucja dla, a nie rewolucja przeciwko. O, no właśnie.
jest pytań o sens życia i o to, w jaki sposób osiągnąć szczęście. Od wieków ludzie zadają sobie te pytania i my w programie Kupa Chrustu postaramy się Wam na nie odpowiedzieć z naszej perspektywy. To był odcinek pilotażowy naszego vloga pod tytułem Kupa Chrustu. Jak chcecie widywać nas częściej, to zasubskrybujcie ten kanał, a niedługo pojawią się nowe odcinki. W pierwszym odcinku zajmiemy się koncepcją współczesnej wiedźmy. Pa! Zapraszam.